Na pierwszym liście do Koryntian, czwarty rozdział. Zaczniemy czytać od trzeciego rozdziału, od 19 wiersza. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni. Już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie i jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się i trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich. Aż dotąd, do tego miejsca. Mądrość tego świata uważa Ewangelię za coś niedorzecznego. Zaczynając od pierwszego punktu Słowa Bożego, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, aż do ostatniego słowa Biblii, wszystko, włącznie z przyjściem Pana Jezusa, wydaje się temu światu głupotą. I nie jest to nic nadzwyczajnego, dlatego że ci, którzy są na tym świecie,
są albo ukierunkowani religijnie i tacy domagają się różnego rodzaju wzruszeń religijnych, albo są to materialiści, którzy chcą wszystko wytłumaczyć na zasadzie tego, co rozumieją, widzą, mogą dotknąć i zasmakować. I to jest rzecz, która nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym, bo Królestwo Boże opiera się na osobistej relacji z Panem Jezusem. Ono jest oparte na tym, czy znasz, czy kochasz Boga. Czy On jest dla ciebie w życiu najważniejszy. Wszystko inne to są rzeczy, które nas od tego świata mniej lub bardziej, ale niewiele różnią. Czyli każdy z nas ma jakieś zajęcie, ludzie ze świata też mają zajęcie. Chrześcijanie mają jakieś normy etyczne, świat ma również normy etyczne, czasami nawet wyższe niż my. I my kochamy, oni mają też szlachetną paczkę. Caritas, Orkiestra Świątecznej Pomocy. Cudowne działania charytatywne, zupełnie nie mające nic wspólnego z chrześcijaństwem ani z wiarą w Boga, ale bardzo szlachetne w swoim działaniu. Dlatego jedyna różnica między chrześcijaninem a tym światem to jest właśnie ta rzecz, czy znasz i kochasz Boga. Czy Jezus jest twoim osobistym Zbawicielem i jedynym przyjacielem? Nie wiedza, bo wiedza również. I to w ramach wiedzy biblijnej. Ludzie tego świata często prześcigają nas w detalach znajomości Biblii. Jeśli się weźmie różne kluby intelektualne rozważające Biblię, to znajomość przeciętnego chrześcijanina to jest nic w porównaniu z tą wiedzą. Dlatego, że chrześcijanin nie potrzebuje intelektualnych wzruszeń w czasie czytania Biblii. Chrześcijanin używa Biblii jako listu od Boga dla siebie, jako osobistego, miłosnego listu od kochającego ojca do swojego dziecka. I dlatego my tej Biblii używamy zupełnie inaczej. Gdy czytamy Słowo Boże, to jest to osobiste poselstwo dla nas, do nas, żebyśmy wiedzieli, jak się poruszać na tym świecie. A nie, żeby na przykład wiedzieć, jakie są luki w historii tego świata w porównaniu z Biblią, bo są. Albo jakie są luki w fizyce w porównaniu z tym, co już Biblia dawno objawia. Taki przykład z Judy na przykład. Tam jest powiedziane bardzo proste słowo o odstępstwach, o odstępstach. I Juda w pierwszym wieku pisze o gwiazdach. Bardzo ciekawe zdanie. To jest 13 wiersz. Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. I Juda, nie wiem jakie on miał wtedy wykształcenie, ale to, że bałwany morskie na powierzchni morza się unoszą i jest biała plama, to dziecko wie. I on z równą prostotą mówi o czymś, co dopiero nauka tego świata odkryła w XX wieku, czyli o najgęstszych ciemnościach zwanych czarnymi dziurami, do których wpadają gwiazdy. Przecież to jest rzecz, która mogła być tylko i wyłącznie znana człowiekowi, który zna się osobiście z tym, który stworzył świat i stworzył mechanizm, który działał w tym przypadku. Czarna dziura ma tak gęstą materię, że 1 cm sześcienny waży kilkadziesiąt
kilkaset ton lub więcej. I jest tak ciemna, że światło, które tam wpada, znika i go nie widać. Czy można lepiej oddać najgęstsze ciemności? I wpadają tam gwiazdy. Dokładnie tak, jak dzieje się ze zwodzicielami, którzy wpadają do piekła. Juda to samo widział, tak samo w prostocie, jak zwykłą spienioną wodę na powierzchni morza. Dla niego było to tak oczywiste. I te rzeczy, o których my mówimy ze Słowa Bożego, są dla świata niedorzeczne. I z kolei mądrość tego świata jest dla Boga głupstwem. Musimy to po prostu pamiętać, żeby się nie martwić z tego powodu, że nie jesteśmy przez ten świat zrozumiani, dopóki Duch Święty takiemu człowiekowi nie umożliwi przez jego służbę usłyszenia Bożego głosu. My mamy mówić Słowo Boże, mamy opowiadać Ewangelię, mamy chwalić się tym, co mamy w Jezusie, ale narodzenie na nowo to jest dzieło Boże. I taka osoba, słysząc życiodajne Słowo Boże, nawraca się w momencie, kiedy znajdzie w Bogu jakąś cenną rzecz. To jest odpowiedzialność tej osoby, żeby się do Boga nawrócić, a narodzenie na nowo, tak jak narodzenie człowieka, nie ma nic wspólnego z działaniem tego człowieka. Jest to całkowicie dzieło tego, który rodzi. Tak samo jak w przypadku niemowlęcia, niemowlę nie miało nic wspólnego z narodzeniem się naturalnym. Było to działanie poza tym dzieckiem. I mamy tutaj to pouczenie po to, żebyśmy się nie chwalili. 21 wiersz. Niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Dlatego, że wszystko, co my mamy, to jest od Boga dar. To nie jest nic z nas. To nie jest nasza mądrość. To nie jest nic, co wypracowaliśmy sami. To jest dar Boży. I wymienieni tu są słudzy Boży, których Bóg dał Kościołowi. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas. Te trzy osoby były darem Boga dla Kościoła, dla służby Bożej. I Bóg takich ludzi, tak jak wiemy z Nowego Testamentu, również dzisiaj jako dary w ludziach daje. Czy to daje nauczyciela, czy to proroka, czy to innego uzdolnionego sługę. I poza tym jest też taka rzecz, że każdy ma dar. I te dary, które my, każdy z nas ma, jako pojedynczy członek Chrystusa, pojedynczy członek ciała Chrystusowego, to te dary również są nie z nas. To są dary Boże. Jeden ma jeden talent, drugi ma pięć, inny 10. I ten, co ma jeden, nie jest w niczym gorszy. Ten, co ma 10, nie jest w niczym lepszy. Nie ma powodu do chluby. Niech ten, co ma jeden, nie zakopuje tego jednego. Ten, co ma 10, niech je rozmnaża. Niech ich używa. I ten, co ma jeden, też ma ich używać. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Dokładnie, należymy do Chrystusa. Należymy, jesteśmy Jego własnością i bez Chrystusa nic nas nie różni od świata. Tylko Chrystus czyni tą różnicę. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Jeśli On jest dla ciebie Panem i Zbawicielem, to jest to ta jedyna różnica. I Paweł dalej mówi, tak niechaj każdy myśli o nas, czyli o apostołach, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Szafarz to jest ktoś, kto z szafy wyjmuje coś
dla kogoś przewidziane, taki magazynie. I te rzeczy, które są w tym magazynie, do niego nie należą. Są mu powierzone, żeby przekazał je temu, komu ma być to przekazane. I właśnie każdy z nas ten talent, te talenty ma, ale nie dla siebie. Jesteśmy szafarzami i te rzeczy, które Bóg nam dał, są nie dla nas. Są dla budowania ciała Chrystusowego. I to jest główny cel tego, co Bóg nam daje. To nie jest coś, co jest do budowania samego siebie, bo niektórzy budują samych siebie, ale list Judy mówi o tym, że tacy ludzie, którzy budują samych siebie, nie mają ducha, są zmysłowi. I to są dosyć mocne słowa. Natomiast ci, którzy należą do Chrystusa i wiedzą, że Pan Jezus jest ich Zbawicielem, każdą rzecz, którą mają jako Boży dar, to jest to dar dla budowania Królestwa Bożego tu na ziemi. I tu mamy to powiedziane, że od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Nie jest powiedziane, że on ma być jakiś wydajny, jakiś inny. Ma być wierny. Czyli od magazyniera wymaga się to, żeby nic nie zostało zdefraudowane. Zły magazynier trzyma na magazynie rzeczy tak, że się przeterminują. Zły magazynier to jest taki, który nie wydaje z magazynu na czas to, co jest potrzebne. Dlatego my jesteśmy takimi szafarzami, takimi magazynierami i mamy rozglądać się, czy ktoś nie potrzebuje tego, co jest w naszym magazynie. Bo jeżeli jest to potrzebne, to jesteśmy zobowiązani wiernie się z tego, co Bóg nam dał, rozliczyć. I dalej mamy taką informację, że każdy z nas bezpośrednio odpowiada przed Bogiem. Bóg patrzy na serce. Tak mówi trzeci wiersz, że co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. To Bóg ocenia nas. Nie brat, nie siostra, bo to nie ten obszar odpowiedzialności. Oczywiście jest ten obszar odpowiedzialności, gdzie odpowiadamy przed zborem, przed społecznością. To jest w 5 rozdziale tego listu do Koryntian omówione. Był tam człowiek, który żył z żoną ojca swego i Paweł zwrócił uwagę, że jest to przypadek, w którym konieczne jest wyłączenie takiego człowieka spośród świętych. Natomiast ta rzecz, o której mówimy dzisiaj, nie podlega ludzkiemu osądowi, tylko i wyłącznie osądowi Pana. Bo ja naprawdę nie wiem, co w magazynie ma inny wierzący, bo to jest coś, co dopiero ujawni się, jak on to wyjmie z tego magazynu. Ja nie mam prawa kontrolować, czy on z magazynu wydał wszystko, co było na ten czas właściwe, czy może nie, może zatrzymał. Nie wiem tego, to Pan wie. Bóg patrzy na serce i my nie mamy takich zdolności, żeby teraz ocenić, czy ten wierzący się już wywiązał z wszystkiego, czy nie. Czy on jest właścicielem 10 talentów, czy jednego. To dopiero w działaniu wychodzi, jeśli on okazuje się wierny. Bo każdy z tych magazynierów, każdy z nas jest takim magazynierem, ma być wierny, ale w stosunku do Pana. A Pan dał tobie, dał mi różne rzeczy do naszych magazynów po to, żeby służyć Kościołowi, żeby służyć zgromadzeniu, żeby budować Królestwo Boże. I 5 wiersz. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc.
a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Zamysły serc. Każdy ma jakieś zamysły. I my naprawdę nie znamy zamysłów drugiej osoby. Bóg patrzy na serce. My nie mamy takiej zdolności, żeby na serce czyjeś patrzeć. My widzimy tylko działanie. Widzimy to, co jest zewnętrzne. I to też nie wszystko, bo przecież nie obejmujemy monitoringiem 24 godziny na dobę życia każdego człowieka. A natomiast Pan widzi wszystko. I widzi i to, co zewnętrzne, i widzi to, co w środku, to, co w sercu. I to jest kluczowe, żeby pamiętać, że Pan ujawni to, co jest ukryte w ciemności. Czyli przyjdzie czas, kiedy te rzeczy ukryte będą znane. I to będzie kiedy? Kiedy przyjdzie Pan, bo tak mówi ten wiersz. I jak Pan przyjdzie, te rzeczy będą znane. I będzie wiadomo, ile ten miał w magazynie i ile dał z tego magazynu i w jakiej sytuacji to dał. I tu jest bardzo ciekawe słowo na koniec. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Pan Jezus w objawieniu, gdy zwracał się do zborów, w każdym zborze musiał coś skorygować. Ale zaczynał od pochwały. I każdy z nas, kto jest wierzący w Pana Jezusa, otrzyma pochwałę od Boga. Dlatego, że Bóg właśnie jest Bogiem łaski i zbawieni jesteśmy niezależnie od swoich uczynków i wszystko Pan Jezus wykonał na krzyżu Golgoty. I to wszystko, co Pan Jezus wykonał, wystarczy dla zbawienia i dla zapewnienia domu w domu Ojca, wiecznego niebiańskiego domu. Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciało w postać podobną do uwielbionego ciała Jego. I to jest rzecz, która jest oparta na ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Nic do tego nie jesteśmy w stanie dodać, nic nie jesteśmy w stanie z tego ująć, jesteśmy jedynie w stanie albo to przyjąć, albo odrzucić. Kto odrzuci, to idzie do piekła na wieki wieków. Kto przyjmie to, że Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy, to wtedy taka osoba ma dom w domu Ojca, jest obywatelem nieba. I cokolwiek tu robimy na ziemi, jako szczere dzieci Boże, otrzyma pochwałę od Boga. I tu pada bardzo mocne słowo. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Cokolwiek robisz dla Boga, zostanie pochwalone przez Boga. Czyli przez osobę, na której opinii nam zależy. Bo nie zależy nam na opinii Iksińskiego, nie zależy nam na opinii Y-kowej, zależy nam na opinii Boga i tu jest powiedziane, każdy otrzyma pochwałę od Boga. Jest nawet tak powiedziane, że po prostu jest to zupełnie rzecz, która jest obrazowana przez różnego rodzaju korony z drogocennymi kamieniami i inne skarby. Tu jest powiedziane słowo proste. Pochwała. Zostaniesz pochwalony przez Króla Królów i Pana Panów. Przez najważniejszą osobę. I to, w jaki sposób mamy być wierni, jest bardzo ważne, żeby tę rzecz móc praktykować. I szósty wiersz jest bardzo ważnym wierszem, który pokazuje nam, żeby nie spaść z tej drogi, na której mamy iść. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas
się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. My mamy jako ludzie skłonność do tego, żeby iść na skróty. I chętnie, na przykład słyszymy obdarowanego brata, który wykłada Słowo Boże. I potem słyszymy drugiego brata, który wykłada Słowo Boże. Potem słyszymy trzeciego brata, który wykłada Słowo Boże. I każdy z nich jest niedoskonałym narzędziem. Każdy ma pewnego rodzaju, czy to braki w mowie, czy to braki w sposobie porozumiewania się z innymi, czy też jest akurat w danym momencie przemęczony, ale jednak Pan mu dał, że mimo tych różnych okoliczności ma wstać i powiedzieć. I może się zdarzyć, że powstają różnego rodzaju szkoły opinii. To jest bardzo niebezpieczne, jeżeli za takimi opiniami się pójdzie. Bo jest powiedziane, że każdy, kto jest na sali, gdy jest głoszone Słowo Boże, ma osądzać. Jest powiedziane, że mówi dwóch lub trzech po kolei, a inni niech osądzają. I kazanie składa się co najmniej z tych dwóch elementów. Jeden mówi, reszta osądza. Osądza to, co jest mówione na podstawie Słowa Bożego. My tu nie mamy papieża. I to nie jest tak, że ktoś staje ex cathedra za kazalnicą i w tym momencie jest to na równi z Biblią, bo tak jest w niektórych kręgach uczone. To jest nieprawda. Tu Paweł mówi wyraźnie, żeby się na nim i na Apollosie nauczyć. Nie rozumieć więcej niż to, co Pismo mówi. Nie rozumieć więcej niż to, co napisano w Biblii. Każdy z nas będzie rozliczany z tego, jak był wierny Biblii, a nie temu, co mówił ten lub inny, być może szczery brat, ale z tymi niedoskonałościami. Bo każdy z nas ma braki. Jakub mówi, że jeśli w mowie nie upadamy, to jesteśmy doskonali. Ale potem przechodzi dalej, że jednak ten język zapala całe lasy. Że jednak ten język nasz potrafi użyć niewłaściwego słowa, które może kogoś zranić albo ukierunkować i wywołać gonitwę myśli w niewłaściwym kierunku. Dlatego wyższość Słowa Bożego, spisanego Słowa Bożego Biblii nad wszelkimi kazaniami, jakie mamy możliwość słyszeć, jest definitywna. I każdy z nas jest zobowiązany, mając Słowo Boże, oceniać, osądzać to, co jest mówione. I jest tutaj powiedziane o tym ryzyku, że jeden nauczyciel jest brany przeciwko drugiemu. I co ciekawe, przecież tutaj są bracia, którzy byli jednomyślni. Apollos przecież w niczym nie kłócił się z Pawłem. A ci wierzący potrafili tych dwóch wiernych sług i jeszcze Kefasa w to zamieszać i zrobić trzy sekty. Kefasowa, Apollosowa i Pawłowa. Przecież to jest niedorzeczne. Wszyscy trzej byli darem Boga dla Kościoła. Wszyscy trzej byli jednomyślni, w jednym duchu wykładali Słowo Boże, a mimo to jeden brał jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Dlatego, że nie trzymali się tego, co Pismo mówi. Dlatego, że właśnie nie osądzali. A celem tego osądzania jest to, żeby w tych trzech usługach, tych trzech braci znaleźć wspólny mianownik. Bo jeżeli oni są pędzeni jednym duchem, kierowani jednym duchem, to będzie to duch zgodny z Biblią. A jeżeli jest coś,
to z ciała, co tego zostało dołożone, albo z własnej ambicji, to właśnie to osądzanie ma uciąć zawczasu, w zarodku takie tendencje. Bo cóż ciebie wyróżnia, siódmy wiersz, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Tu jest pokazane, że właśnie ludzie mają pewnego rodzaju tendencje do tego, żeby chcieć być wyróżnionym. A bo ja jestem z takiej super grupy od Pawła. A ja jestem z takiej super grupy od Kefasa. No Kefas jest lepszy od Pawła. I tak dalej, i tak dalej. Nie! Nie ma miejsca na tego typu rzeczy. Każdy z nas osobiście zda sprawę przed Bogiem z tego, co sam zrobił z własnym talentem, własnymi talentami. I nie ma nic, co nas wyróżnia, bo te talenty dostaliśmy od Boga. To nie jest z nas. To jest dobro wspólne. My jesteśmy jedynie magazynierami, czyli szafarzami. Na koniec Paweł zwraca uwagę na pewną rzecz. Że oni są oznaczeni jako apostołowie, jakby na śmierć skazani, stali się omiecinami. I 10 wiersz, myśmy głupi dla Chrystusa. I to było akurat w przypadku tego zboru, gdzie ci wierzący byli bardzo cieleśni, widoczne mocno. Bo Słowo Boże mówi, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. Tu nawet nie jest powiedziane, że jemu się uda żyć pobożnie w Chrystusie. Wystarczy sama chęć życia pobożnego w Chrystusie, od razu spadają na niego prześladowania. Jest to zagwarantowane. I jedną z takich form, którą tutaj apostoł wymienia, to, że byli traktowani z lekceważeniem. I każdy z nas, jeśli się ujawniamy jako wierzący, to jesteśmy traktowani z lekceważeniem. Świat traktuje nas jako omieciny, jako rzeczy, które się zmiata miotką i do śmietnika. I jako ci, którzy pozbawieni są intelektu. Myśmy głupi dla Chrystusa. To jest po prostu rzecz, która towarzyszy nam i nie wstydźmy się być głupi dla Chrystusa. Po prostu, jeżeli my nie przedstawimy każdemu z naszego otoczenia Ewangelii w taki lub inny sposób, to na te osoby wydajemy wyrok, bo w stosunku do tych osób jesteśmy magazynierami Ewangelii Zbawienia, którą mamy w swoim zanadrzu. Mamy w swojej szafie i mamy tą rzecz wydać do dyspozycji temu niewierzącemu. Co on z tym zrobi, staje się w tym momencie jego odpowiedzialnością. Ale jeśli my tego mu nie przekażemy, to on nie ma nawet świadomości, że takie coś istnieje. Nie można mieć pretensji do świni, że tarza się w błocie, jeśli nie poinformowaliśmy jej, że może narodzić się na nowo i stać się owcą i żyć na czystym pastwisku. Musimy głosić Chrystusa. Nawet jak nam zło rzeczą, mamy się modlić. Mamy po prostu mieć tą świadomość, że po prostu nie jesteśmy obywatelami tego świata pierwszego sortu, jak to się teraz ładnie mówi, tylko jesteśmy nie z tego świata. Naszą ojczyzną jest niebo, nie ziemia. I tutaj jesteśmy traktowani jako osoby całkowicie bez praw. Zupełnie tak samo jak w Polsce obywatel Bangladeszu. Nie ma żadnych praw. Po prostu nie jesteśmy na planecie Ziemia mile widziani. Nie dlatego, że Ziemia, która jest stworzeniem Bożym, nas nie chce, tylko dlatego, że ci, którzy opanowali tą Ziemię, nie chcą słyszeć tej Ewangelii, którą my mamy jako najważniejszy skarb w naszym życiu. Dlatego pamiętajmy, każdy z nas otrzyma pochwałę od Boga na podstawie naszej służby, a rolą naszą jako magazynierów jest to, aby każdy z nas okazał się wierny w wydawaniu tych skarbów, które mamy od Chrystusa.
Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy
sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkającym w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa, później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad.
przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.
uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.